końca jest to sklep spożywczy, ale jestem pewna, że wszyscy robimy zakupy. I chciałam was zapytać, na ile wyceniacie taką paczkę niepryskanych ekologicznych warzyw? Komu wydaje się, że musiałby zapłacić za nią 50 zł? Ja niestety nie widzę waszych odpowiedzi. Kto wycenia ją na więcej, na może 70-80 zł? Ja za taką paczkę w kooperatywie płacę 30 zł. To są warzywa na cały tydzień, ekologiczne. Kupuję je w pierwszej polskiej kooperatywie spożywczej, kooperatywie grochowskiej, którą założyłam 8 lat temu. I chcę wam dzisiaj powiedzieć, dlaczego ją założyłam, pokazać, że cena to nie jedyna korzyść, jaką mam z tego, że w niej jestem. A dodatkowo jeszcze chciałabym was przekonać do tego, żebyście to wy również zakładali kooperatywy. Ale zacznijmy może od samego początku. Co to w ogóle jest kooperatywa i jak ona działa? Mówiąc w dużym uproszczeniu, kooperatywa to grupa ludzi, znajomych, przyjaciół, sąsiadów, która razem wspólnie robi zakupy prosto od producenta lub rolnika. Brzmi to całkiem logicznie, prawda? W naszym przypadku zaczynałyśmy w 5 osób. To było 5 mam. Zależało nam wtedy na tym, żeby nasze dzieci jadły zdrowe i niepryskane warzywa. Uważałyśmy, że ceny w sklepach ekologicznych są zbyt wysokie. I postanowiłyśmy znaleźć jakieś inne rozwiązanie tego problemu. Miałyśmy silną motywację rzeczywiście i czas, żeby się tym zająć. Okazało się, że w naszym przypadku najbardziej opłaca nam się po prostu zamawianie bezpośrednio u rolnika 20-kilogramowych paczek ekologicznych warzyw. Szybko okazało się, że wokół nas są ludzie, którzy nie tylko potrafią hodować zdrowe warzywa, ale są ludzie, którzy potrafią robić inne rzeczy, których potrzebujemy. Dowiedziałyśmy się, że babcia kolegi robi masło i sery. Zaczęłyśmy kupować masło i sery. Okazało się, że koleżanka koleżanki sprowadza ziarno kakao i robi gorzką czekoladę. To jest najlepsza gorzka czekolada, jaką ja kiedykolwiek jadłam. Oczywiście zaczęłyśmy ją kupować. Czyjaś babcia robiła ogórki kiszone. I to było 8 lat temu. Kooperatywa się rozrastała, ponieważ bardzo szybko okazało się, że wielu ludzi też chciałoby kupować bezpośrednio od producenta, też chciałoby jeść takie rzeczy, jakie my jemy. Kooperatywa rozwinęła się tak, że ja od 5 lat praktycznie nie kupuję jedzenia w sklepach. Nie mam takiej potrzeby. W kooperatywie mam nie tylko warzywa i owoce, ale mam żytni chleb i pierogi bezglutenowe. Mogę kupić świeże ryby, mogę kupić świetne masło, ale mogę również kupić ręcznie robione mydła czy pięknie wydane książki. A to wszystko zaczęło się od tego, że na początku myślałam o dwóch sprawach. Dwie rzeczy były dla mnie ważne. Pierwsza z nich to wiem, co jem. Wiem, kto to zrobił, wiem, jak to zrobił, wiem, gdzie to zrobił. Co więcej, ja mogę go zapytać. Ja nawet mogę do niego pojechać i zobaczyć, jak on to robi. To jest jeden z powodów, dla których moje dzieci wiedzą, że mleko może być od krowy albo od kozy, a nie z kartonu, a marchewka rośnie w ziemi, a nie w supermarkecie na tacce. Dla mnie było to bardzo ważne. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ja o tym nie wiedziałam, ale praktycznie w każdej mące, jaką znajdziecie na sklepowych półkach, znajdują się substancje nazywane standaryzatorami. To są różnego rodzaju enzymy, wybielacze, antyzbrylacze. Ta lista jest bardzo długa. Dodaje się ich po to w procesie technologicznym, żeby mąka zawsze miała takie same właściwości. W przyrodzie nie jest tak, że coś jest zawsze takie samo. Te informacje nie znajdziecie na opakowaniu. I to jest coś, z czym ja się nie zgadzam. Dlatego, że ja chcę wiedzieć, co ja kupuję i ja chcę wiedzieć, co ja jem. Kupując mąkę od Hani, wiem, że mam 100% mąki w mące. Dla mnie jest to bardzo ważne. Drugą kwestią, jaka była bardzo istotna, to była cena. I pewnie zastanawiacie się, skąd
ta różnica między... Skąd ta różnica między cenami w kooperatywie i w sklepach? Powodów jest bardzo wiele. Jeden z nich to to, o czym mówiłam na początku, czyli maksymalnie skrócony... O, bardzo dziękuję. Maksymalnie skrócony łańcuch dystrybucji. My kupujemy bezpośrednio od producenta, nie płacimy pośrednikom, w kooperatywie nie ma marży. To ma oczywiste odzwierciedlenie w cenie, ale nie tylko w cenie, to ma również odzwierciedlenie w jakości. A dodatkowo, dzięki temu, że nie płacimy pośrednikom po drodze, możemy zapłacić ludziom, którzy produkują to jedzenie, tyle, ile powinni za nie dostać. Druga ważną kwestią, która ma wpływ na cenę produktów, to marnowanie jedzenia. Szacuje się, że około 1/3 produkowanej żywności ląduje w koszu na śmieci. Około 45% warzyw i owoców jest wyrzucana. To jest prawie połowa, to jest naprawdę bardzo dużo. Oczywiście dzieje się to na bardzo różnych etapach produkcji, uprawy, transportu, czy chociażby u nas w domach. Ale duża jej część trafia do kosza w sklepach. Dlaczego? Dlatego, że w sklepie warzywa i owoce mają wyglądać jak z obrazka. A tak nie jest, bo zdarza się, że sałacie w transporcie urwie się liść. Marchewka może być krzywa, a jabłko mieć nie taki kolor, jak trzeba. Dodatkowo do kosza trafiają te warzywa i owoce, które obsychają na wystawach. Jest też tak, że bardziej opłaca się wyrzucić cały karton pomidorów, zamiast go przebrać ręcznie, pomimo tego, że połowa z nich jest dobra. Wyrzuca się to w całości. I te dwie rzeczy były dla mnie na początku bardzo ważne. Jakość i cena. Ale bardzo szybko okazało się, że nie ma nic za darmo. I w kooperatywie będzie potrzebny wasz czas i wasze zaangażowanie. A jak to działa? Wyobraźcie sobie, że pod wasz dom podjeżdża ciężarówka, która przywozi wam 2 tony waszych ekologicznych cytrusów. Te 2 tony popakowane są w 12-kilogramowe kartony. To jest około 170 kartonów. I teraz pomyślcie, ile czasu zajęłoby jednej osobie rozładowanie takiej ciężarówki i wniesienie wszystkiego na pierwsze piętro? Nie brzmi to zbyt dobrze. Mój mąż przekonał się o tym, ile czasu to zajmuje. I jakby ja później wiedziałam, że tak nie da się tego dalej ciągnąć. A pomyślmy, co byłoby, gdyby tym zajęły się wszystkie osoby, które te cytrusy zamówiły, te 20 czy 30 osób. Wtedy można to zrobić naprawdę bardzo sprawnie i szybko. W kooperatywie odtwarzamy cały łańcuch dystrybucji. Musimy znaleźć producenta, zaplanować zamówienie, odebrać to zamówienie i rozdystrybuować to wszystko. I właśnie do tego jest potrzebne wasze zaangażowanie i wasz czas. Takie zaangażowanie rozwija się bardzo powoli, ale ono później procentuje. Dzięki niemu kooperatywa jest w stanie przetrwać mniejsze i większe kryzysy, które nieuchronnie nadejdą. W kooperatywie grochowskiej myślę, że pierwszym dużym sprawdzianem był mój kryzys. Moment, w którym doszłam do tego, że ten pałac zbudowany z tych 170 kartonów cytrusów, który zajmuje cały mój salon i którym jest zachwycona moja córka, mnie już tak nie bawi. Moment, w którym po raz kolejny o godzinie 23, bo rolnik znowu utknął w korkach, ja będąc w bardzo zaawansowanej ciąży musiałam pomagać, rozdzielać, rozważać i wydawać warzywa wśród 30 osób, które do pierwszej czy drugiej w nocy kręciły się u mnie w domu. To były te momenty, kiedy wiedziałam, że tak dalej kooperatywa nie będzie funkcjonowała i to nam się nie sprawdzi. Bałam się, że nie przetrwamy tej próby, bo na pierwszy rzut oka nie było żadnego rozsądnego rozwiązania. Ale okazało się, że nie tylko mnie, okazało się, że nam wszystkim tak bardzo zależy na tym, żeby kooperatywa przetrwała, żeby rozwijała się dalej. I co więcej, okazało się, że przez te kilka lat nauczyliśmy się ze sobą współpracować, rozmawiać i rozwiązywać problemy. I znaleźliśmy wyjście z tej sytuacji. To się udało. Udało nam się znaleźć miejsce w
dopiero co powstającym Centrum Aktywności Lokalnej, gdzie przenieśliśmy się ode mnie z domu i w którym kooperatywa świetnie funkcjonuje do dnia dzisiejszego, a to było ponad 4 lata temu. Ja teraz z perspektywy czasu wiem, że kooperatywa to nie są tylko te zakupy. To nie te warzywa, nie te jajka, nie te sery, to nie jest najważniejsze. Bo najważniejsi są ludzie. Ludzie i relacje, jakie między nami tam powstają. Bo tak naprawdę cała kooperatywa opiera się na relacjach, wszystkie nasze działania. Ważne jest to, że umiemy ze sobą współpracować, że umiemy razem działać. W dobie, kiedy większość kontaktów międzyludzkich odbywa się przez media społecznościowe, przez internet, takie wspólne działanie z innym żywym człowiekiem jest bezcenne. I zaczynaliśmy od małych rzeczy tak naprawdę, od tego, że potrafiliśmy rozważyć te warzywa dla 5 osób. Później byliśmy w stanie to zorganizować dla 40 osób. Teraz robimy dużo bardziej skomplikowane rzeczy. Właśnie dlatego, że nauczyliśmy się ze sobą współpracować. I co więcej, jesteśmy dla siebie również grupą wsparcia. Ja wiem, że bez względu na to, czy będę potrzebowała porady prawnika dotyczącej rynku nieruchomości, czy kaloszy rozmiar 26, czy po prostu z kimś pogadać, ja to wszystko znajdę w kooperatywie. W kraju, w którym jest najniższy wskaźnik zaufania do drugiego człowieka, taka rozwój takiej współpracy jest możliwy dlatego, że my mamy w kooperatywie bardzo uczciwą wymianę. Ja coś daję, ja daję swój czas, daję swoje zaangażowanie, ale dostaję w zamian coś więcej niż tylko satysfakcję z tego, że biorę udział w fajnym projekcie i robię coś razem. Ja w zamian za to dostaję te zakupy, te warzywa czy te sery. To jest coś bardzo konkretnego i do tego jeszcze dostaję uczucie przynależności. Dzięki takiej uczciwej wymianie my wszyscy jesteśmy w stanie zaangażować się jeszcze bardziej, wymyślić więcej, zrobić jeszcze więcej. My wymyśliliśmy sobie ogród społecznościowy. Na Paca 40, gdzie teraz działamy. Na pewno jesteście sobie w stanie wyobrazić takie stare, zapuszczone podwórko z brudną piaskownicą, połamanymi ławkami, łysymi trawnikami. Nawet nie będę wspominała o tym, jak wygląda chodnik. Takie właśnie podwórko było na Paca 40. I Kasia, jedna z dziewcząt nas z kooperatywy, wymyśliła, że zrobimy tam ogród. I zrobiliśmy to. Dzięki temu, że umieliśmy razem współpracować, dzięki temu, że wierzymy w to, że jesteśmy w stanie zrobić coś nowego, że jesteśmy w stanie zmienić ten świat, który jest tuż za naszym progiem. Teraz każdy z was może przyjść do tego ogrodu, może tam posiedzieć na hamaku, może odpocząć, możecie sobie tam nazbierać ziół czy malin. Co więcej, możecie tam zaprowadzić dzieci na warsztaty, które tam organizujemy. I gdyby ktoś 8 lat temu, w momencie, kiedy zakładałam kooperatywę, powiedział mi, że będę w stanie zrobić coś takiego, że my jako grupa będziemy potrafili coś takiego zorganizować, nie mając tylko własny zapał, nie mając środków, to nie uwierzyłabym w to. A jednak nam się udało. I to jest właśnie ta wartość dodana, to, co, o czym nie myślałam, zakładając kooperatywę. Na początku liczyła się tylko ta jakość i cena, a okazało się, że to, co dostałam dodatkowo, tak naprawdę jest dużo cenniejsze i dużo ważniejsze. I tak naprawdę każdy z was może poczuć taką moc sprawczą, może zobaczyć, jak to jest działać w grupie i działać z innymi ludźmi i robiąc coś nowego. Każdy z was może założyć kooperatywę. To nie jest trudne. Tak naprawdę wystarczy zebrać 5 osób. Na początek zebrać 5 osób, które mają podobne potrzeby do waszych. To mogą być ekologiczne zakupy. To mogą być uczciwe zakupy w duchu fair trade. Załóżcie kooperatywę wokół własnych potrzeb. Niech to będzie potrzeba serów korycińskich albo dobrej czekolady. Załóżcie kooperatywę czekoladową i ja z przyjemnością wam w tym pomogę. Ważne jest, żeby tą podstawą do pierwszego kroku były wasze własne potrzeby. Jeżeli zrobicie ten pierwszy krok,
Zobaczycie, to dalej rozwinie się samo. Dziękuję bardzo.